Na co dzień jest pieskiem do towarzystwa. Jak się uczyć ortografii? Proszę podpowiedzieć tym, którzy startują co roku albo będą startować. Ci uczniowie klasy trzeciej są na najlepszej drodze, aby bardzo dobrze opanować ortografię. Dlatego, że najważniejszy jest początek, aby nie nabrać złych nawyków. Jeżeli oni w tym nauczaniu zintegrowanym, zwanym czasem jeszcze początkowym, nauczą się pisać ortograficznie, nie będą utrwalać błędów, powtarzając je wielokrotnie, to z pewnością nie będą mieli problemów z ortografią w życiu już późniejszym. Ma pan jeszcze pomysły na te dyktanda, bo są pana autorstwa? No tak, w zeszłym roku dotyczyły dzieł sztuki, w tym roku dotyczą psów rasowych. Czyli dzisiaj był York, wczoraj był Westie, czyli West Highland White Terrier, a przedwczoraj sznaucer miniaturowy. Czy to jest tak, że dominują jakieś literki, które powinniśmy znać, na przykład nie wiem, wyrazy z u zamkniętym, z otwartym, czy raczej stara się pan, żeby to było zrównoważone? To znaczy staram się różnicować i w każdym dyktandzie stosować bardzo szerokie formy ortograficzne, no aby był to jakiś przekrój, aby mogli przygotowując się korzystać z całego słownika ortograficznego, ale oczywiście mam też swoje ulubione i nawet czekam, kiedy powtarzają co roku, a że właśnie spodziewali się takiej czy innej formy. No cóż, jeżeli są to formy, które dość często dorośli ludzie piszą niepoprawnie, no to trzeba je utrwalić już w młodym pokoleniu, żeby to pokolenie już tych błędów nie popełniało. Jednak należy je hartować od szczeniaka. 16.